Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych? Część 34. Pełna sposobność dla wszystkich. Część szósta. Przesłanka 5. Wszyscy poddadzą się Jezusowi i uznają Jego prawo do panowania nad nimi. W poprzednim odcinku wykazaliśmy prawdziwość przesłanki, czwartej, że Pismo Święte uczy, iż wszyscy ci, którzy w tym życiu nie zostali w korzystny sposób skierowani do Chrystusa, będą skierowani do Niego w życiu przyszłym. Dzisiaj więc zajmiemy się kolejną przesłanką, piątą. Biblia uczy, że wszyscy poddadzą się Jezusowi i uznają Jego prawo do panowania nad nimi. Filipian rozdział drugi, wersety 10 i 11 od dziewiątego dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie na ziemi pod ziemią i aby każdy język wyznał że Jezus Chrystus jest panem na chwałę Boga Ojca Izajasza rozdział 45 werset 23 przysięgam na siebie moje usta wypowiadają sprawiedliwość i jest to nieodwołalne słowo przede mną zegnie się wszelkie kolano i na mnie przysięgać będzie wszelki język psalm 22 werset 30 tylko jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi padną przed nim na kolana wszyscy którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu Rzymian rozdział czternasty werset dziewiąty, po to przecież Chrystus umarł i z martwych wstał, aby się stać panem tak żywych, jak i umarłych. W tym życiu nie wszyscy poddali się jemu, ani też nie wszyscy uznali jego prawo do rządzenia nimi. Ci, którzy nie uczynili tego w tym życiu, muszą więc zrobić to w życiu przyszłym. Filipian, rozdział 2, werset 10, cytowany powyżej, wskazuje, że obejmuje to także zmarłych, to jest tych, którzy obecnie są pod ziemią. A psalm 22, werset 30 i Rzymian, rozdział 14, werset 9, cytowane powyżej, wprost mówią o nich w ten sposób: takie ich poddanie się Chrystusowi i uznanie go jest częścią doświadczeń tych, którzy skorzystają ze sposobności zbawienia, więc świadczy także o istnieniu nadziei dla tych, którzy z różnych powodów nie uzyskali zbawienia w tym życiu. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale. Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.